No to Eldon na rejonie, Hunter na mikrofonie i witam was razem z Adamkiem w kolejnym odcinku z Rafta. Siemanko, wasze zdrowie. Posłuchajcie, jak on dobrze brzmi w końcu po tylu latach. Teraz ogarnął mogę śpiewać. Mikrofon. O, tutaj Adamek inżynier, Adamek śpiewak, no taka widzę będzie seria różnych tych. To będzie taki Justin Bieber Adamek. Justin to co nam Adamek zaśpiewasz? Bieber, tylko 5 sekund, bo potem copyrighty lecą. Co zaśpiewam? No. Raz kotek na płotek. Standardowo spodziewałem się tego. Dobra, to może jednak nie to. Zajmijmy się w takim razie kręceniem tutaj rzeczy różnych. Mam kubeczek świeżej wody, podleję tutaj. O, dobra. Ja musiałem sobie kremiszologię przypomnieć. A, bo ty miałeś, kurde, drewno. A ja myślałem, że nie mamy drewna już. Ja mam 10 drewna jeszcze przy sobie. To ty jesteś bogaty. A tutaj nic, skrzyneczka nie ma. Tu jedzenie i takie to. Płynną rzeczy. W końcu, bo byliśmy za blisko tej chyba wyspy i dlatego nie płynęło nic. Znaczy ogólnie to wygląda tak, że wszystkie rzeczy tak jakby na tym morzu stoją, nie? W miejscu. Aha. I to od nas zależy, wiesz, co zbierzemy, w jaką stronę będziemy płynąć. Aha, to głupie, jak to możliwe, że wszystko na morzu stoi? No bo tak jest po prostu, no takie morze. Piękna fizyka gry. Takie morze, nie przegadasz, no i co? Nie. Jaki kraj, takie morze. Ej, jaki kraj, takie morze. Dobra, co ja robisz, muszę się napić, bo usycham. Nie usychaj na Adamek. O! Kurde, pajak popłynął. No a teraz ja też będę atakował, bo mam dzidę w końcu, o kurde. A teraz słuchaj, możemy, ogólnie widziałem, oglądałem mojego ulubionego youtubera. Mnie? Rezy Gameplay Guy. I widziałem, że Rezy Gameplay Guy to on chodził kurde normalnie i walił na łeb rekina, po prostu wpadał do wody i dzidę mu sprzedawał, nie? Tak odważny. Ty, a w ogóle opowiem ci o historii z meetupa, jak oplułem Remka, to jest po prostu... Coś pięknego. Jestem aż dumny z siebie, że to zrobiłem, tylko niech skoczę na łajbę, bo mnie zaraz pierdolnie. O, właśnie, pierdolną mnie. Adamek! Zatrzymaj łajbę! Zatrzymaj łajbę! Dobra, proszę jestem. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Bo słuchaj, bo... No. Remek ogólnie jest taką osobą, nie? Że jak on... z tego, co już go zdążyłem poznać. Znaczy nie tyle, co chce. Ale... Jeżeli on kogoś nie zna, to miałem taką sytuację, że jak mnie nie znał, to robiłem u niego... O! Chyba ptaka zabiłem, tak? Adamek, zatrzymuj łajbę! Zatrzymuj! Stary! Dobra, jest, mamy ptaka. Rekin! O! Sprzedałem mu Gito Free, ale on też mnie zaraz sprzeda. Nie, on nie sprzeda, bo on nie żyje. Walimy godzinami. Elo, dobra, a nie, nara. Nie trzeba się krami? Nie, ja zebrałem 4 mięsa z niego. A ja głowę rekina mam! Super, dobra, to teraz mamy spokój na chwilę. Gdzie jesteś, ugryzę cię? Ale słuchaj historii, bo historia dobra, nie, że tak... Takie oplucie 100%. Mam nadzieję, że mnie nie wypierdolą z sieci partnerskiej za to, bo jestem z nim w tej samej sieci partnerskiej. Aha. Ale słuchaj, rozdaję autografy na ściance G2A. No i on idzie z ochroniarzami i on do mnie tak, takim wiesz, tak podaje mi rękę i mogę autograf, hehehehe, nie? Aha. A ja tak mówię do ludzi, ej, kto to był? Co to za typo, nie? Piękne. A ogólnie w ogóle cię widziałem na live G2A. Byłem? Byłeś. O, to mi nic i nie powiedzieli. I chyba jesteś chyba teraz, nawet jak oni mają ten filmik taki, skrót z tego live'a, sponsorowany na Facebooku, to jesteś tam. O kurde, to będę musiał zobaczyć, bo mi nic nie powiedzieli. Stoisz przy tym, Mike on chyba ma? Przy Mike'u, no. Stoisz, to on taki niski, ty taki wywalony. No wiadomo, no przecież ja jestem człowieku, wiesz. No. Co ty oglądałeś tak, Seven Deadly Sins? Tak. No to ja jestem Diane. O kurde. No przecież wiadomo, że ja to jestem wyjebany człowiek w górę. O, podnieś ugotowany śledź. Ej, a mogę rekina?
Stać tutaj, umieść surowy mięso rekina. Wypiję słoną wodę, wypad ptaku! O ty kurde. Czekaj, czy tu jest podlane? To jest podlane, ale to nie jest podlane. Walić to, to w ogóle szkoda. Dzida z tym, ja to biorę, usuwam, bo to te buty to do wypierdolenia są. Ale chyba wyrosło coś na nich. Nie, nie wyrosło. I pozbierałem dwa buraki. Tak? No. O, ej, zobacz. Gdzie mogę włożyć tego rekina? Głowę. Czy chcesz chodzić? Głowę rekina? Masz, weź, będzie się rekinem. Będzie się rekinem YouTube'a. Będę rekinem YouTube'a? O kurde, rekin YouTube'a jestem. Jak coś, to milion subów się w ciągu dwóch dni, pyk. Jeszcze raz? Milion subów w ciągu dwa dni. Będzie. Normalnie, od razu. Pa. Dobra, śledź ty fajnie tą rybkę jesz. Jak coś... O, beczka. Dobrze, no, dobrze rozłożone są. Jak coś, śledzie i okonie nam są potrzebne, to ich nie zmasz. Bo one muszę są potrzebne oddzielną skrzyneczkę do tego zrobić. Jeżeli masz materiały, to jasne. Dobra, jak to się wytwarzało? Tu jest tak i skrzyneczka, pyk. Pewnie, mogę na... A, i jeszcze dobra, chciałem tylko wyjaśnić widzom, bo może być nagle poruszenie, że co to, ja nie lubię... Nie przepadam za Remkiem. W ogóle mam u niego moderatora chyba cały czas na live'ach. Aha. Bo mi kiedyś tam dał. To tak o, beka... to tu jest skrzyneczka do tego. To tak beka XD. Ale ogólnie to, dlaczego nie przepadam za Remkiem, to wyglądało tak, że kiedyś oglądał jakiś shot mój z live'a, że tam uzbierałem... O, Adamek sobie przypomniał, o co chodzi. Czytamy to Nighty Helem! Tak, ale to słuchajcie, bo to... I on, ty, najlepsze jest to, że on dalej to robi. Bo byłem ostatnio u niego na live'ie, jak grał w Rafta i dostał jakiegoś super chata i butla z Helem chyba ta sama, kurwa, o, od dwóch lat. Dostałem też protipa właśnie, że jak Rekin gryzie, żeby naprawiać to. Tak? Tak, tylko nie wiem jak. Przytrzymaj więcej części, to się naprawia. To się naprawia tym młotkiem. No mam, klikam i nic. Ale dobra, słuchajcie, kontynuując. Remek kiedyś niestety w bardzo, no moim zdaniem, średni sposób się zachował wobec mnie, bo się taki trochę hipokryz wtedy wyszedł. No taka hipokryzja weszła mocno, bardzo mocno nawet bym powiedział. Poszło o to mi, że... O, zjadłem, jest mięsko, to sobie szybko opierdolę. Dobra, bo nigdy nie dokończę. Pij wodę, bo ja jestem pełen z wodą. Dobra, to będę pił. Poszło o to, że Remek oglądał jakiegoś mojego shota, jak grałem w Trackmanie i uzbierałem 10 tysięcy złotych, ten cel, co miał... To była walka na donaty wtedy. Była wojna na donaty, tak, i tam ludzie właśnie dobili też ten cel. Chyba jedna z pierwszych. Może być, że jedna z pierwszych, bo to jeszcze było w Samborowie, jak mieszkałem. Jak coś, to nie smaż tego mięsa na tym grillu, bo strasznie długo się smaży i dużo zżera. Ale tego potrzebuję i tak, bo nic innego tu nie mamy. A nie mamy jakoś tutaj surowa śledź. A śledzie to są potrzebne. Surową tilapię, tak? Mam, trzymaj. No o, i Remek powiedział, że on by oddał te pieniądze. Pamiętam jak dziś. By oddał, by nie mógł ich przyjąć. Że nie mógłby ich przyjąć. A dosłownie parę sekund później dostał jakiegoś super czata i zaczął go czytać na Helu. I ja po prostu w tym momencie dopierdolłem. Mówię, i no to nie był jakiś super czat chyba wtedy za 5 zł, tylko takie dyskusja czy coś była. No on tam u niego to tam po 25, po 5 dyszek latały z tego, co pamiętam. No. Nie mogę przyjąć takich pieniędzy, oglądając czata za chwilę. O, dziękuję, czytam. A tutaj Hel w takim razie będzie. I od tamtej pory, no po prostu... Nie darzysz aż taką wielką sympatią. No tak? Nie darzę go aż taką wielką sympatią. No może gdyby troszeczkę inaczej podchodził do tematu i gdyby jednak bardziej wagę przywiązywał do swoich słów i to, że może się zdarzyć ktoś w internecie, który no myślenie ma trochę na wyższym poziomie. Po prostu. No to... Czekaj, może by było fajnie, no mogę, ale... Mogę coś odłoczyć? Ale Remek, nagramy coś, wierzę. Mam nadzieję, że będzie nagrywane po streamie. No i stary, ja pamiętam, ile w 2014, jak jeszcze Remek miał te popularne te Omegle, co nagrywał tam z ludźmi. To ja no takiego clickbaita zrobiłem, że teraz... Ja wiem, to jest u ciebie najbardziej oglądany film. No! Aż żeby przygotować się do tego z green screenem, ze wszystkim, jeszcze kamerkę miałem tak spieprzoną i ten komputer był do dupy, że chyba walczyłem z tym z 4 godziny. No, a widzicie, Adamek tak się poświęca dla filmów. No trzeba go zasubskrybować, słuchajcie, i oglądać, bo Adamek robi bardzo quality content. Bardzo.
A teraz już zamierzam totalnie iść w tą stronę, co chciałem iść od początku, zakładając kanał, i będę miał wywalone we wszystko. No jelo. No. Ty, powiem ci, że dobrze stoimy z deskami, ja mam 27. Co tu jest deski? Potrzebne ogólnie do robienia? Ja mam 29. O, no to jeszcze lepiej stoimy. I mam plastików w tul. Stary, czekaj, siedź. No właśnie, patrz, ja teraz zacząłem to robić. Pyk. I czekaj, już, to ja kolejna. Robię tutaj. Myk. Czekaj, dobra. Tak, tak, to ja zrobię z tej strony. O. Tej mańki. Pięknie, i beczuszka jest moja. I elegancko. Pyk. I mamy to. Ile ziemioków mam? Ale się długo. A, tu desek nie ma i mówię, dlaczego tak długo się bierze? No właśnie, mięso rekina strasznie długo się przepala. A, plony. Jestem głodny. I dlatego będziemy musieli ogarnąć jak najszybciej ten mocniejszy grill. Czekaj, a co tam do niego potrzeba? A wiesz, że nie wiem. Czekaj, zaraz luknę tutaj w receptury. Kurde, pierwszy raz potrzebna nam jest tak jeszcze sztabka metalu. Tylko sztabki metalu potrzebujemy, będziemy mieli zaawansowane. A z czego się robi sztabkę metalu? Musimy metal mieć, musimy najpierw piec hutniczy zrobić i potem metal przetopić w... Rudę metalu mam. No tak, tylko ten piec do wytapiania musimy zrobić. Suche cegły, nam potrzebne jest 6. 6, a mamy 2. A z czego się robi suche cegły? Z gliny i piasku. I to się piasek kładło mam. Po prostu i to się robiło. O, czyli musimy o, jakąś wyspę znaleźć. Pyk. O, tak, Mr. Rekin Bright już tu będzie podjeżdżał, kamienna to strzała. Czekaj, tu ziemniaki będę smażył, można ziemniaki smażyć? O, tak, proste. Tak, no to dawaj ziemniaki, napierdalaj. Polaczki na wyjeździe. Polaczki na wyjeździe, o mi ziemniaczki. Ty, gdzie nie się ma co jeść? A zróbmy se frytkę. A jak? Ty, a kamienną dzidę jak się robiło? Nie wiem. A, też sztabka metalu jest potrzebna, bo to jest metalowa włócznia, a nie kamienna. To też jest Lipton. Aha. Czyli musimy... Chociaż czekaj, to? Co to jest? Metalowa strzała. O, podjeżdża. Walony na łeb jesteś. Siema, gościu. Pękła mi dzida. Dobra. A, ja tu jestem na posterunku. Trochę musiałem ogarnąć się... Gdzie to jest? Kurde, ile rzeczy mamy? Ale dobrze, bo w końcu, bo my mieliśmy taki deficyt mocny. No kurde, teraz już mam pełen ekwipunek i nie wiem co z nimi robić. Dobra, będę musiał posegregować sobie. Posegreguj w takim razie. A czekaj, a duża skrzynia? Co jest? Zawias jest wymagany. Masz no, może jakieś nie zawiasy? Mamy, nie. Ja też nie. Musiałbym chałupę rozebrać, ale właścicielka by mi najebała. Ja jeszcze też nie mam zawiasów, na szczęście nie miałem zatargów. Prawem. Dobra, już wiem o jakie zawiasy ci chodziło teraz. Sorry, musiałem zatrybić. Spoczko. Ja sam czasami nie wiem co mówię i muszę później przeanalizować co powiedziałem, żeby zrozumieć. Ale powiem ci, że nawet jak jeżeli to był nieprzemyślany żart, to wyszedł bardzo dobrze. Ja większość nie ten, jak mówię to... Nie przemyślisz? Przemyślanych, tak, a później... Kurwa, co ja powiedziałem właśnie? Ej, i tak potem mówisz, kurwa, co powiedziałem, ale dobre. Ej, to chyba już... Nie, tak, już mogę ścinać palmę. No to ścinaj palmę. A coconut nut is a giant nut. O, pięknie, kokosem się sadzi, nie? Nie, zjedz. Czym się sadzi? Nie, nasiona palmy musisz mieć. Nasiona palmy chyba mieliśmy. Są, nie, dwa nasiona mango są i są nasiona palmy, tak. Tak, tak, o, co? Także mamy. Ty zasadziłeś? Nie, zostawiłem to tobie. Okej, okay, ja wyławiam tutaj beczułkę i czyli inne ja jestem tu ogrodnik, ty jesteś kamerzysta. Mamy tracę po prawo. Już gdzie, obracam. Gdzie? No okej. Okay. Tam może być zawias, wiesz? Także będzie gitara. Mam nadzieję, gitara, że nas mieli. Nie zabije. Co, tratwa? Nie, zawias. A, zawias. To cię nie zabije, to cię wzmocni. Pamiętaj. Dobra, jem kolejnego ziemioka. Pyk. Kurde. I jak ty stoisz w ogóle ze swoim statusem? O, ja bym w sumie coś zjadł. Dobrze przypomniałeś, bo akurat... To już się smaży. Ziemia. Dobra, to poproszę takim razie ja fryteczki. Wodę prawie mam pełną i jedzenia mam połowę. To ja wodę bym wziął, bo ja wody mam też deficyt. Śmiało. A, i mam ten, mam surowe udka. To może wezmę, usmażę nam KFC. O, panie, a mam ochotę na taki kubełek.
Ja też bym sobie zjadł taki kubełek, ale no mi niestety nie wolno za bardzo. Dla mnie to... O, czekaj, bo minęły to. Dla mnie to nawet wymagane jest. Dla mnie to nawet wymagane jest. Kurde, chciałbym też na takiej diecie być. Ale nie ukrywam, ostatnio w ciągu ile? Pół roku przytyłem to dosyć dużo. O, a ile przytyłeś? 11 kilo. O kurde! No, stary, w końcu pierwszy raz mam brzuch. Dobra, biorę to wszystko. Pyk, podniosłem. O, topi się! O Jezu, gdzie ja jestem, panie? Dobra, co ja dostałem? Jakieś niepotrzebne rzeczy i przepis. A przepis na co? Przepis na zupa rybna. A to zupę rybną też już chyba miałem. Albo mamy gdzieś prosta zupa rybna, pamiętam. A tu jest zupa rybna. A co innego? A prosta tu jest. Prosta. A ty tu jest krzywa, a tam jest a prosta. A tu jest krzywa, dobra. I jeszcze paraboli nam brakuje. Dobra, tak myślę, w którą stronę by płynąć. Wiesz co, ja bym płynął w tę stronę. Dobra. Tam bym bo są skrzyneczki. Jest problem. Jaki? Taki, że potrzeba więcej skrzynek nam. Dobra, ja to wykonam, bo mam materiał sporo. Gdzie dobra. Postawić takie skrzyneczki, które będą wszystko nam przechowywać? Takie Łe. Materiały typu deski, plastiki. Czy na... No dobra, byle gdzie. No dobra, o. Byle gdzie. Tak, ja sobie dam może w tę stronę, bo w tę stronę jak płynęliśmy, to mieliśmy ten. To nam zbierało rzeczy. Ja zrobię tak, że... Wow! Żagle mnie przestawiłeś. Tak? Tak. Weź podejdź. Przed... No podchodzę. No nie. To jak ty to zrobiłeś wcześniej, że przestawiałeś żagiel i nagle wywalił mnie do góry? Ty masz talent do bugowania różnych gier, także... Dobra. Oszczędność miejsca. To był błąd. To był błąd. Teraz tak już się zastanawiam i to był naprawdę duży błąd. A co, bo z zewnętrznej strony? Nie o to chodzi, żeby rekin nam tego nie rozwalił. No to właśnie mówię, że z zewnętrznej strony. A, okej. Wypadź śmieciu jeszcze siatkę! O ty kurde! O ty, nie. Nie płynę za tobą. Nie ma tak. Nie, chodź, wracaj tu. O, dobra, to ja odkładam rzeczy. Co ty odłożyłeś? Liście, dobra, to ja odkładam liście, piasek. Ale tu rzeczy jest. Żeby, jak to naprawić? No właśnie nie mam pojęcia. Tak, stawię. Kamienie. Tutaj więcej to... części. O, napraw jest, dobra. Ej, czekaj, jedna glina i jeden piasek mam. Gdzie cegły się robiło? Mokra cegła. Dwie gliny, masz może glinę? No właśnie tak średnio. O, łódka. Potrzebujesz czy nie? No w sumie to nie. A. Zaraz będą nowe. Zaraz tak, dostałem. Opa. No i co, cwaniaczku, co? Nie podchodź, to jest głupi pomysł. Ja już to sprawdziłem dwa razy, albo trzy nawet dzisiaj i za każdym razem mi nie wyszło, to jest już znak. Aha. Żeby jednak to jest tego znak, że robić. Jesteś po prostu słaby, a nie, że to nie działa. A, no, może i tak. O, wyspa no. Za nami. O, tu kieruj się na wyspę. No to kieruję się na wyspę, kierowany jesteśmy. Kierowany? Kierowany normalnie. Dobra, to ja tak zostawię. Hunter Kozak, Hunter Kerry, dobra. Panie, ile mamy ale to jest jakaś rzeczy? Duża wyspa. Ale ja jestem zadowolony z tej naszej dzisiejszej rozgrywki. No tak w sumie poszło nam naprawdę git. To jest, z której strony mamy... dobra, z tej strony mamy... schody. Tak, jak chcesz to mogę je zaraz przestawić. To jakbyś mógł je przestawić to super by było. Albo drugie zbudujemy. Albo drugie zbudujemy. Okej. Młotek wyrzuciłem. A tu jest, dobra. Adamek, ja cię proszę. Dobrze. Dobrze. Nie musisz nic więcej mówić. Wszystko jest zrozumiałe. Czekaj, może z tej strony tak. Tę mańkę. O, co ty na to? Tylko musimy zmienić żagiel w te strony. A czy możemy zrobić tą
Linę. Panie, robimy tą, jak ona ma tą. Kotwicę? O. Kotwica mogłaby być, ale według mnie jest trochę nieopłacalna jak na taką małą wyspę. Dobra, ale to ja już zrobię, że w razie czego to rzucimy. Arbuzy. To ja zbieramy panie... tylko czerwone i białe kwiaty, przypominam. Dobra. Ananas. Zakleszczyliśmy się tak jakby. To dobrze, to dobrze. Czekaj, ja palnę rekina, żeby sobie stąd poszedł, ała. No właśnie, pierdol. To jest zły pomysł. Ale on też dostał. No to jak dostał, to git. To chodź mi bo pomóż. Ja bym pozbierał tu rzeczy z dołu, z dna. Poczekaj, ja ci mieć. Może porzucam trochę. Ej, ty odpływam. No wracaj tu do mnie. No ale dlaczego? Wiosło robię. Gdzie jest wiosło? Jak coś, to ci mogę moje rzucić. Tak, bo dwie liny bym musiał. Ty, poczekaj. Jakimś... Buty wywalę, bo nie będą potrzebne. Czerwone kwiaty mam. Dobra, walić twoje, bo zaraz odpłynę całkowicie. No, zrobimy sobie. Płyniemy. Dobra, to ja w takim razie zajmuję się rąbaniem. Tego. O, kokos. I już nie mam miejsca na nic w sumie. Rzucaj, panie, na mnie! Ja tu jestem pod wyspą. Dobra, to tak. Trzymaj w takim razie... Ja będę zbierał. Ananasa, palmę, tu. Oho! Oho! O, się przestraszyłem! O, fuck! Jezu, ja nie wiedziałem, o co chodzi, a ten tu... Raki mnie ugryzł. To kutafon. Dam pan połowę HP. Dobra, płyniemy. Co? Ja tu będę bije musiał się, mango sobie się. Zjeść. Bije się, a patrz, masz śmieciu. Dobra, ja już nie wskakuję do wody, bo ja zaraz... Nie wskakuj, to jest zdecydowanie zły pomysł. Ja tylko tutaj powycinam trochę jeszcze. O, widzę, że dbasz o mnie, Hunter. Doceniam to. A co? Watermelon. A jak? Arbuz, o właśnie. Ty, no w sumie patrz, masz arbuza, masz kurczaki. Co ci więcej potrzeba? Podpłyń jeszcze trochę, Mister Adamek Bright, bo ci będę tutaj rzucał rzeczy. O kurde, awansowałem. A powiedz mi, masz może siekierkę? Mam. To się zamieniamy. Okay. To idź zrąbać tamto drewno. Dobra, gdzie ten drewno? Pyk, deska, kokos, deska. Ale wow, to wszystko tu jest? Tak, bo już 3 drzewa zrąbałem. Aha. Rekin. O, dostał ode mnie. Dobra, możemy płynąć. Możemy płynąć, czy... Wiesz co, albo w sumie fajnie by było, jakbyśmy zrobili jednak tutaj te kotwice. To jest, kotwica jest. A, jest przygotowana. Czekaj, podpłyńmy w takim razie pod wyspę bardziej. Żeby tutaj ten piasek i glinę nazbierać. O ty kurwo, zostaw siatkę, chamie. O ty psie. O, na rywalony, 2 razy dostał. Dobra, gitara. Podpływam w takim razie. Dobra. Możesz już zarzucać. Się zrobi. Rzucić tak, już? Tylko musimy wędkę zrobić. Zarzucaj kotwicę. Już. Jest? Tak. Fajnie, że wiaderko z kamieniami nas utrzyma. No czekaj, ja muszę wszystko odłożyć, bo ja mam tego multą przy sobie. No dawaj, w takim razie lecimy w wędki. Nasiona ananasa, o kurde. Ty, mamy gdzieś linę? Ma to... Jest gdzieś, buty, wyrzucę te buty, czy one się przydadzą? Buty wyrzuć. Buty wyrzucaj. Nie ma. Słuchaj, brakuje mi 3 lin. Słucham. Masz tu 14 tego. Rzuciłem ci. Raz, dwa, trzy. Dobra. Mam wędkę. Czekaj, kwiata tu mogę. Oj, o żagiel zwinąłem. Potrzebujemy okonie 2. Znaczy po jednej rybce i 2 liny. I wtedy będziemy mieli... Mm-hmm. Będziemy mieli przynętę. Dobra, to zaczynamy łowić. Pyk. Białe kwiaty nam potrzebne, tak? Tak. Tak, białe kwiaty nam potrzebne. Będziemy musieli bardziej po tym robić. I tu dobra, surowy okoń pojawił się. Czekaj, ja tu sobie posegreguję tak, o. No ty segreguj w takim razie. Ja zajmę się wyławianiem. Jedzenie będzie...
tu jakieś rzeczy z dupy. Tu będą jedzenia. Ty, panie. A tu będą wszystkie rzeczy do budowy. Tu niepotrzebne, tak. Dobra, mam śledzia i mam okonia. Dwie liny mam już zrobioną tą, przynętę. Daj, tu jest jedzenie, mówisz, dobra, to tutaj wrzucę tilapię. Śledź jak coś, to nam będzie potrzebny do tego. Ty, ja tego nie ruszę. Potrzebujesz jedzenia? W sumie to sobie zjem tutaj mango jedno. Okej, to ja jem ziemio. Podlejemy wodę, właśnie to chciałem zaproponować. Weźmiemy również tą tilapię, wezmę ją, usmażę, bo ona całkiem fajnie daje w jedzonko. No i dobra, i możemy wbijać w takim razie, słuchaj, na dół. I skupiamy się... A masz przynętę już? Tak, mam już przynętę przygotowaną. A, dobra, dobra. I skupiamy się na piasku i glinie, najbardziej. Myślę, żeby rzucić z drugiej strony w ogóle, wiesz? A, że dobra, ty... Ile ona? Dobra. O kurde. To rzucam. Rzuciłem dosyć daleko. I jak coś to... A! Ty, ja się mnie ugryz. Poczekaj, poczekaj, no ja muszę powiedzieć ci, aż popłynie do niej. Bo najpierw się zainteresować musi. A to nie tak, że on musi to zobaczyć? Chyba nie. Chyba. Czekaj. Popłynie, widzę. Widzę, jakby płynął w tamtą stronę trochę. Ale zawrócił. Jest zdecydowany taki. Czy jest głodny, czy nie. Taki krnąbrny trochę. Dokładnie. Ugryź, no, tu, to zginiesz. Ugryź. Ugryź, kurwa, mówię ci. Ty. Ej, on musi chyba zobaczyć tą przynętę. O, płynie. Nie, jednak nie. Rekin. Dobra, ja już zacznę łowić. Zacznij łowić w takim razie. Potrzebny nam jest jeden okoń. Jeden okoń? Płynie. Przeszedł przez skałę. Przez skałę przepłynął. Dobrze. A ja muszę się napić. Piasek i glina. Glina. Okay. Masz? Glina, piasek, ale płyniemy dalej, szukamy więcej. Dobra, pyk. O, pięknie. To jest, co to jest? Piasek, kamienie, wszystko. Mam dwa piaski i dwa glina. Dobra, kamieni nie biorę. Nie, kamieni nie zbieraj, nie będą potrzebne kompletnie. Jest, piasek tlen. Kolejny. Dobra, on tam jeszcze wpierdala. Dobrze. Kamień. Co to jest? O! Ogromna małża. Śmieć się kręci nad naszymi nasionami. W ogóle jak glina wygląda? Podobna do piasku jest, tylko to delikatnie ciemniejsza. Aha. Ja tu po swojej stronie nie mam tego. Niestety, ja tutaj mam jeszcze trochę gliny. Ja piasku mam tutaj trochę. Też mam piachu dużo. Nice, będziemy mogli piec chudniejszy zrobić. Zrobimy piecyk, no. Dobra, jeszcze tylko... Jeszcze jedno zbieranko. Jest glina, jest dużo gliny. O, to ci pomogę. A dobra, ty już to bierzesz. To jest metal, bo metal się nam przyda na gwoździe. Tak, jak metal masz, to bierzemy też. On dobra. Zaraz będzie już kończył konsumpcję. Dobra, jeszcze te glony. Biorę, co to jest? Ta, wodorosty. Dobra, to bier. Okej, ja już się zaczynałem topić, już możesz wracać. Dobra. To tak patrzę, on chyba już skończył. Wow. Dobra, elegancko, słuchaj, mamy strasznie dużo rzeczy. Daj mi te piachy i gliny, ja się zajmę tutaj zrobieniem cegieł. Proszę cię bardzo, i to jest glina. Super, czyli mamy 7 cegieł będzie prawdopodobnie. O, to nice. A to co? A nie, będą 3 cegły tylko. Bo brakuje jednej gliny jeszcze. Dlaczego spory małż jest potrzebny? Kurwa, jednej gliny brakuje. A ile masz cegieł? Tutaj będziesz zrobić cegieł? 3 cegły. A ile potrzeba? 6. Kur... A mamy chyba 2, no to jednej właśnie tak. Potrzeba tylko. Jednej gliny mówisz? Jednej gliny, no. Nie mam tu, kurde mać. No. Jak coś, to wezmę wodę, bo mi się kończy. Dobra, wiesz, ja się napiłem przed chwilą. Pyc, zalewam już nową. Ja bym jeszcze, wiesz co, może skoczę jeszcze raz i popatrzę za tą gliną, bo aż szkoda. No to właśnie miałem taki pomysł, żeby tak proponować, to ja wezmę i dobra, zjadłem i... Wypłynę.
Dostał ode mnie hita, nie ugryzł mnie. Dobra, weź walgo, idź. Tak? Dobra. Szybko rozglądam się. Dostał hita, frajer. Ty, ja walczę z nim! Kurwa, ja go na sukę uwalę, Adamek. Tak? Bierzesz go? No, on jeszcze ani razu nie trafił, jak już dwa razy. No to nice. Tu jest, dobra, uwaga. Benz, kurwa, trzeci raz dostał, ale śmieć. A grę na siebie skupiłeś, tak? Że... Zbieraj w takim razie. Zbieram. Dobra, widzę go. Ty, ale mam kurwa na niego taktykę, nie? A, teraz mnie ugryz. O nie. Dobra, ale jeszcze wytrzymam jednego hita. Chodź, decybel. No nie wierzę, no dobrze, nie. Dobrze, mam na niego sposób, jak on zaczyna od... O, uważaj, bo do ciebie płynie. A, dostał. Jak on zaczyna otwierać ryło, to wtedy go trzeba uderzyć. Tak? Dobra. Tak. Pa! Jeszcze dostał, ode mnie dostał. Kurwa, walimy go na sukę, dawaj. Dobrze. Ej, nie ma. Walimy go na sukę. Dobrze, dostał dwa razy. Kurwa, Adamek, ja sobie jeszcze... Jest! Jaki ucieszony. Czy to jest glina? Elo! O nie, dostałem. Ale mieć, dostałem też. Kurwa. Możliwe, że jestem na hita, ale możliwe, że nie jestem też na hita. Ja mam full HP, to jak coś, to ja będę z nim walczył. Dobra, gdzie mam bardzo mało HP, mam szary ten obraz, o! Gdzie on jest? To ci pod wodą. No uważaj, płynie do ciebie. A, widzę, dobra. Chodź. Otwiera pysk, to wal. Dobra. Pik, dostał, a ja też dostałem. Ale on też, dobra. Jest no dobrze. Rekinku. Kurwa, jak jest nas teraz, chojraki się zrobiły, ty. Dawaj. Walim. Pik, dostał. Dwa razy! Zaraz dobrze. Padnie. Ile on może dostać? Trochę trzeba go bić. Ja cały czas tu się z nim walę i szukam. O, dawaj, chodź. Pania. Ale dostał w pysk. Dobrze. Jedzenia nie mam. No come on, widzę cię. No chodź. Chcesz pierdol? Dawaj go. Pyk. O, zdech! Dobre! Ale nie mam dzidy, żeby go wybrać. Dobra, to ja mam. No to elo, rekin, uwalony na sukę jesteś. Ja mam watermelona, zapomniałem, se zjem go. Żeby nie zdechnąć. No kurde, dobra, mi się też dzida już skończyła, to słuchaj, to teraz wyławiamy, szukamy rzeczy jeszcze. No kurde, proszę cię, giereczko, daj jedną glinę. Ułatwić nam życie. Znacznie. Metal był gdzieś głębiej chyba, nie? Tak, widzę nawet. Co tu jest? To jest metal? To jest metal chyba. Tu jest miedź, zaraz. Widzę. Dobra, możemy trochę powyławiać, słuchaj, mamy akurat czas. Topię się. Ale HP jest dziwnie tu szybko z pieprza, jak się topisz. No to nie można się topić. Dobra. Tlen wzięty. Dobra, to są jakieś odpadki chyba, tak, o to są odpadki. Miedź tu widzę. Odpadki jeszcze kolejne wezmę. Odpadki są chyba potrzebne do zrobienia skrzynki, nie? Tak. I gwoździe się z nich robi. No to trzeba też odpadków dużo nazbierać. Ja mam dużo miedzi i rudy żelaza. Ty, chyba widzę. Co, widzisz? Albo kamień, albo glinę. Kamień, kurwa. O nie, hak mi się nie... Ale mogę stworzyć. To zrób sobie nowy szybko, bo jeszcze mamy kilka minut, dopóki wiesz. On się nie zrespi, tak? On się nie zrespi jeszcze przez jakiś czas, to możemy sobie szybko tutaj... No to żelazo i miedź można jeszcze pobawić się. Bo one są dużo niżej. Wiesz co, obawiam się, że tutaj nic nie będzie. Że w sensie nie będzie gliny już. Też mi się wydaje, że gliny już nie będzie. Chociaż... Chyba, że gdzieś by była ukryta... Oj, powietrze, daj powietrze. Chyba, proszę. Że gdzieś by była ukryta pod jakimś liściem, ale nie widzę tego kompletnie, także... No niestety, wydaje mi się, że... Dupa. Ale kurde, mało nam brakuje. To jest dobre. Poza tym mamy już patent na rekina, co też jest plusem. Bo jak... O, czekaj! Nie gadaj, kurwa. Ugrałem. Znalazłem glinę. O! Kurwa, Mister Znajdźka Bright jak nic. O kurde. Ja to jednak jestem bóg tej gry. Ty. I patrz, i teraz szybko suszona, sucha cegła, od razu, elo bends. Nie no, kurwa, to jest...
Picobello. Dobra. Poczekaj, jedzenie tu było. Ziemioki, smażenie. Kurwa, robimy nic. Kolejny. Nie, nie robimy kolejnego godzinnego odcinka. Ja muszę jeszcze ponagrywać inne rzeczy. Bo się znowu wciągniemy i będziemy napierdalać, a to no, trzeba jeszcze ten. Ale słuchaj, mamy 6 już mięsa rekina. To jest no to całkiem dużo. Tu są kwiatkowe, tu są przepisowe. Czekaj, masz... ja odkładam maksymalnie, żeby było w tym. W tym magazynie tu naszym. Okej. Okay. Maksymalnie wszystkiego. Tam jest dobra, złożone. Widzę, że ty tutaj masz 5 cegiełek. Metalu niestety nie znalazłem, ale mam jednego gwoździa, to go od razu odłożę. Szczerze, czekaj. O kurde, muszę zjeść to coś natychmiast. To ja już tutaj smażę ci właśnie tilapię. O. Te cegły. Czekaj, te cegły wezmę, tak? Już 5 jest, cegły, dobra. Te cegły dam tutaj. No dawaj, gdzie indziej cegły. Dobra, tutaj dajesz cegły, ja tutaj dorzucę liście palmowe. A, ja jeszcze tu mam, dobra, to... Plastik i piasek też tu wrzucę i... Masz może linę? Wrzuciłem tutaj ten, liście. I w sumie ja też będę musiał zaraz zjeść. Mamy tutaj coś do jedzonka jakiegoś takiego... O kurde. Gasi pragnienie łagodzi kaca. Zjem nie mam włóczni, nie jestem w stanie zrobić sobie włóczni. A ile na włócznie potrzeba? Potrzeba 3 liny. O, przyleciał, znaczy przepłynął. No to niestety mamy lipę, bo... Wow, wpadłem. Już jestem z powrotem. A masz siekierę? Mam siekierę. No to jest drzewo. No to robimy drzewo. Deska. Liść palmowy. Deska. Liść palmowy? Deska? A, to nawet zmiana tak idzie, okej. No i pięknie. I to wszystko? Nie mamy... Nie gadajcie. Arbuza, ananasa. Nie mamy palmy? Czekaj, to w takim razie wezmę nasiono mango, zarzucę. Bo ono też daje te wszystkie... A tu jest drzewo mango. Tak, tak. A. Pik, mam włócznie. Super, dobra. To w takim razie będziesz odpowiedzialny za najbliższe polowania. Walki z rekinem. Dobra, słuchajcie, kończymy okay. Tego filmosa, jest dobrze. W następnym odcinku robimy już piecyk i będziemy szli w stronę zaawansowanego rusztu i innych zaawansowanych rzeczy. Także serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Wbijajcie oczywiście do Adamka. Instrukcje macie w opisie. Zapraszam. Kanał Adamka jest na karcie końcowej oraz w karcie cały czas był. To by było na tyle. Kacę was widzowie oczywiście do następnego. Trzymajcie się. And yo! Papa! Pa.